rzymeczki, dzisiaj polujemy na wielką stopę. Dokładnie. Trochę w tę grę grałem. Trochę się znam na tej grze. Nie, już myślałem, że wpadnę w pułapkę, ale... To wyglądało, jakbym zaraz miał wpaść w pułapkę. Mięso zapomniałem. Pierwsza kamera na chatę. Co się stało właśnie? Druga na chatę. Trzecia na chatę. I ostatnia na chatę. Wiem, że zaraz na mnie jedni wyskoczy, więc... Czy ja mam na głowę waszą, czy co? Nie rozumiem tego, Yeti. On zły człowiek. On złe zwierzę. Idziemy do kolejnej kamerki. Pana Yeti zachęcimy do zjedzenia. Jedzonka. Jego obiadku. Biedny jeleń. Biedny łosiek. Aha, dobra, ja ci wpadł w pułapkę. Trochę życia mu to zabrało. Muszę przyznać. Okej. Czekamy na Yeti. Biedny łoś. Głupi Yeti, jak tak można? Dziką zwierzynę zabijać. Nie ma uprawnień do tego. On nawet do pracy nie chodzi, on pijany jest. Na bezrobociu zdobywa ponad grosik co roku. Ale i tak go nie chce. Yeti jest dziwny. No nie jest dziwny, ale... Mityczne stworzenie, tyle mogę o nim powiedzieć. Mam nadzieję, że zaraz coś się stanie. Idzie. Kamery. Wyświetliły. Wracaj tu. To jest człowiek wredny. Przecież to nie człowiek. Jakim cudem jemu życie zabrałem?
To mu nie zabiera. Trochę światełka. Mam nadzieję, że go tym nie wystraszę. Wracaj tu. Bierzesz po raz. Wracaj tu. W lewym górnym rogu widzicie moje życie, które jest pełne, i mój obraz twarzy gameplayera. To jest obraz twarzy nie mój, ale nie wiem kogo. W Rejku też tak było. Jeżeli będziecie chcieli Rejka, to napiszcie w komentarzu. Idzie. Widziałem go. Światełko bardzo mi ułatwia. Teraz wystarczy, że w niego strzelę. Dwa razy, albo on wpadnie w pułapkę. Idzie. Idzie. Chodź tu. Chodź tu, Yeti. I po co wpadłeś w pułapkę? Łoś? Halo? Ja to wiedziałem. Typowy Janusz. Ognisty strzał. Halo? Nikogo nie ma. Jak on tu przyjdzie, to od razu headshota w niego pakuje i leży. Ostatnio tutaj się położył. Ja w niego strzeliłem. Bo do mnie podbiegł i miał mnie już uderzyć, ale ja w niego strzeliłem. Mam nadzieję, że zaraz tu przyjdzie. Chcę w niego tego headshota wpakować, albo w głowę mu wpakuję headshota. No już jest tak, w takiej wysokości, więc mogę sobie poczekać. Ała! Sprawdziła Wredota. Co on stoi na tej kamerze? To jest typowy Janusz. No, jak tak można? Ktoś na ciebie czeka z gorącą herbatką, a ty idziesz
Wybijesz ścianę i go bijesz. Jak tak można? Ktoś na ciebie czeka z gorącą herbatką, a ty go bijesz. Wchodzisz do domu, rozwalasz drzwi i go bijesz. Tak nie można. To złe. Idzie. Kamera go zaobserwowała. Headshot! I tak oto wygląda nasz pan. Śmierdziel. Także nara i cześć.